Pojęcie fonetyka, pochodzące z języka greckiego, ma co najmniej trojakie znaczenie. Po pierwsze, jest to zasób głosek występujących w danym języku, na przykład w języku polskim czy czeskim. Po drugie, fonetyka, nazywana też dawniej głosownią, jest jednym z działów gramatyki i wraz z fonologią zajmuje się ona podsystemem dźwiękowym systemu języka. Niektórzy uważają, że nauka ta wykracza poza dziedzinę gramatyki, ponieważ korzysta z osiągnięć nauk przyrodniczych oraz z urządzeń do badania dźwięków mowy. Przedmiotem badań fonetyki są dźwięki mowy ludzkiej, czyli głoski, a także akcent, intonacja, proces słyszenia oraz zagadnienia percepcji mowy. I po trzecie, fonetyką możemy też nazwać sposób wymawiania poszczególnych głosek lub ich połączeń przez daną osobę lub grupę ludzi. Wiedza z zakresu fonetyki jest niezbędna przede wszystkim językoznawcom. Stanowi ona punkt wyjścia, bazę dla innych działów lingwistyki, ale ma także zastosowanie praktyczne. Przede wszystkim jest niezbędna do nauki poprawnej wymowy, zarówno w uczeniu mówienia dzieci, jak i osób dorosłych, na przykład takich, które mówią z różnymi naleciałościami dialektalnymi. Jest też niezbędna w uczeniu obcokrajowców języka polskiego, a także w nauczaniu języków obcych. Ma także zastosowanie w logopedii, w nauczaniu mówienia osób głuchych i niedosłyszących, w nauczaniu czytania i pisania z zastosowaniem metody dźwiękowo-barwnej, w konstruowaniu urządzeń pomagających osobom niewidomym, czyli takich urządzeń, które przekształcają teksty pisane na materiał do wysłuchania. Ponadto z wiedzy fonetycznej wynikają niektóre zasady ortografii. Oczywiście znajomość fonetyki i umiejętność poprawnego posługiwania się narządami mowy jest niezbędna w wykonywaniu niektórych zawodów, na przykład takich jak aktor, wokalista, speaker, dziennikarz, polityk czy nauczyciel. Wiedzę fonetyczną wykorzystuje się także w ekspertyzach kryminalistycznych, a także na przykład w ocenie akustyki pomieszczeń. Oczywiście wiedza ta jest konieczna do zgłębiania innych działów językoznawstwa, zwłaszcza kolejnych działów gramatyki oraz do prowadzenia niektórych badań literaturoznawczych, na przykład wersyfikacji, czy fonetycznych środków stylistycznych. Pamiętajmy także, że wiedza o języku, w tym także o fonetyce, jest nieodłączną częścią wykształcenia ogólnego. Zainteresowanie fonetyką sięga już starożytności. Dźwiękami mowy ludzkiej interesowali się starożytni Grecy, Rzymianie, Hindusi. Mechanizmem powstawania dźwięków zajmowali się także średniowieczni Arabowie. Później tematykę fonetyki zgłębiali ludzie renesansu, między innymi Leonardo da Vinci, którego fascynowała budowa narządów mowy oraz proces wydobywania głosu przez człowieka. Głosem ludzkim interesowali się także XVII i XVIII-wieczni fizycy. Postęp w zakresie badań fonetycznych nastąpił w drugiej połowie XVIII wieku. Rozwój tej nauki stał się też możliwy dzięki intensywnym badaniom nad fizjologią mowy na przełomie XVIII i XIX wieku oraz dzięki postępowi technicznemu, dzięki XIX-wiecznym wynalazkom, takim jak na przykład labiograf, glossograf, laryngoskop, strobolaryngoskop, film czy promienie rentgena. Można powiedzieć, że od XIX wieku, kiedy badacze w pełni zrozumieli różnicę pomiędzy głoskami i literami, powstała nowa dyscyplina naukowa, fonetyka, która wykształciła się z fizjologii mowy i elementów językoznawstwa i to właśnie ono od tej pory miało na nią największy wpływ. Wśród prekursorów polskiej fonetyki
można wymienić Jakuba Parkoszowica, który wprawdzie nie przeprowadzał żadnych naukowych badań, ale własne obserwacje o wymowie w języku polskim uwzględnił w swoim traktacie o ortografii z 1440 roku. Prawdopodobnie pierwsze w Polsce badania naukowe nad fizjologią mowy przeprowadził natomiast w pierwszej połowie XIX wieku Jan Siestrzyński. Ze słynnych polskich badaczy fonetyki XX wieku możemy wymienić Władysława Ołtuszewskiego, Benedykta Dylewskiego, Aleksandrę Mitrinowicz-Modrzejewską, Tytusa Benniego, Halinę Koneczną, Bożenę Wierzchowską, Marię Dłuską, Leona Kaczmarka czy Wiktora Jasema. Podstawową metodą stosowaną w fonetyce jest obserwacja narządów mowy w czasie wymawiania poszczególnych głosek. Oprócz tego wykorzystuje się różne specjalistyczne urządzenia do rejestrowania fal dźwiękowych, drgań powietrza, do zapisywania ruchów poszczególnych organów mowy. Wykorzystuje się na przykład promienie rentgena oraz filmuje się narządy mowy w czasie mówienia. Wykorzystuje się także sonografię, spektrografię, tomografię czy oscylografię. Z uwagi na sposób ujęcia badań fonetycznych można naukę tę podzielić na bardziej szczegółowe działy. Częścią gramatyki opisowej jest fonetyka opisowa. Koncentruje się ona na badaniu i opisywaniu dźwięków mowy w aspekcie współczesności. Jest to nauka statyczna, dotyczy konkretnego okresu, w którym dane głoski i ich połączenia występują, ale nie bierze pod uwagę procesów w historii języka, które do danego stanu doprowadziły. Ponadto wyróżniamy też fonetykę historyczną, będącą częścią gramatyki historycznej, której przedmiotem badań są zachodzące w języku na przestrzeni jego dziejów procesy. Wyróżniamy też fonetykę eksperymentalną, zwaną fonetyką instrumentalną, która korzysta z różnych urządzeń technicznych i opiera się na ścisłych naukach przyrodniczych. Biorąc pod uwagę przedmiot badań, fonetykę dzielimy na akustyczną, artykulacyjną, artykulacyjno-akustyczną oraz percepcyjną. Fonetyka akustyczna zajmuje się dźwiękami ze względu na fizyczne właściwości fal wytwarzanych podczas mówienia, a zatem bada ona akustyczne właściwości poszczególnych głosek. Fonetyka artykulacyjna skupia się na powstawaniu dźwięków przez udział i zachowanie różnych narządów mowy, czyli bada, jak poszczególne narządy mowy kształtują każdą z głosek. Połączeniem tych dwóch dziedzin jest fonetyka artykulacyjno-akustyczna. Fonetyka percepcyjna, inaczej audytywna, bada natomiast właściwości fal głosowych w czasie procesu słyszenia mowy, a zatem bada dźwięki z perspektywy odbiorcy. Niektórzy wyróżniają też jako odrębne dyscypliny badawcze fonetykę wizualną, czy na przykład fonetykę porównawczą i kontrastywną. Te dziedziny zajmują się porównywaniem systemów dźwiękowych różnych języków. Możemy też mówić o fonetyce funkcjonalnej, która zajmuje się wyłącznie tymi dźwiękami mowy, które pełnią jakieś funkcje znaczeniowe bądź morfologiczne w wyrazach i ich formach. Spotykamy też niekiedy informacje o fonetyce fizjologicznej. Przedmiotem jej badań są narządy artykulacji i przebiegi artykulacyjne. Z fonetyką związane są także inne dyscypliny badawcze. Na przykład fonologia bada teksty językowe, ustalając fonemy, czyli zajmuje się ona dźwiękami mowy, ale interesują ją tylko te dźwięki mowy, które pełnią jakąś funkcję w systemie językowym. Dziedziną fonologii jest fonotaktyka, która zajmuje się łączliwością jednostek elementarnych mowy lub języka. Kolejna to fonostatystyka, która zajmuje się elementami mowy lub języka wyodrębnionymi podczas analizy fonetycznej, fonologicznej i fonotaktycznej. Inną nauką, która korzysta z dorobku fonetyki artykulacyjnej i akustycznej, jest logopedia,
która ogólnie mówiąc zajmuje się mową ludzką. Foniatria to dział medycyny i logopedii, badający głos ludzki, proces jego powstawania oraz zaburzenia w tej dziedzinie. Inna nauka związana z fonetyką to wokalistyka, czyli nauka o sztuce wokalnej, o śpiewie. Kultura żywego słowa to dział kultury języka obejmujący naukę poprawnej wymowy, skutecznego przemawiania itp. Wspomnieć można też o ortofonii, czyli dziale językoznawstwa zajmującym się wskazywaniem zasad poprawnej wymowy w danym języku.